Witam Was w czwartym odcinku wideo podcastu PopTile. Dziś będzie coś z zupełnie innej beczki. Porozmawiamy o smutnej muzyce. Moda na słuchanie depresyjnych dźwięków, depresyjnych tekstów była od zawsze, ale teraz ma swoje nowe oblicze. Jest nim pewien gość z memów nazwany Wojakiem. To jest taki, taki człowiek, który ma podkrążone oczy. Kilkudniowy zarost jest zazwyczaj z fajeczką, ma czapkę na głowie, ciemne ubrania. Jest symbolem takiego współczesnego, zdołowanego społeczeństwa, generacji NIC. Taki następca EMO. No, yy, przylgnęła do niego łatka Dumera. Dumer jest z kolei przeciwieństwem boomera. Czym zatem jest boomer? W Polsce jest to troszkę źle używane, ponieważ boomer odnosi się do y, pokolenia baby boomerów z Ameryki, czyli tych ludzi, którzy po II wojnie światowej Zaczęli rodzić na potęgę dzieci i korzystali z tego amerykańskiego prosperity, American dream. W Polsce po II wojnie światowej mieliśmy komunę, więc nie, nie, nie było takiego boomu na rodzenie dzieci, aczkolwiek dzieci się rodziły. Te dzieci dorastały w czasach właśnie PRL-u, a później swoją młodość. Przeżywały w latach 90., kiedy rodził się kapitalizm w czasach transformacji, korzystali im z tych wszystkich dobrodziejstw nowej gospodarki, zakładali firmy i czerpali z życia pełnymi garściami. Polscy bumerzy to też ci, którzy mówią, że za komuny było lepiej. Powiedzmy to sobie szczerze, wprost: nie było lepiej, tylko tak ci się wydaje, bo wtedy byłeś młodszy, nic cię nie bolało, miałeś całe życie przed sobą. Yy, za komuny mogło być tylko lepiej, jeżeli lubisz pałowanie przez yy, ZOMO, puste półki yy, w sklepach i godzinę policyjną, chociaż w ostatnim czasie troszkę. Troszkę mamy powrót tych czasów, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o sklepy i godzinę policyjną. Oczywiście nie mamy godziny policyjnej, tylko chodzi mi o to, że są pozamykane restauracje, sklepy, poodwoływane imprezy i wszyscy siedzimy w domach, no bo co robić wieczorami? Dumerzy to z kolei to młodsze pokolenie, milenialsi, można powiedzieć, trochę ta generacja Z, czyli. Zeniali. Generacja, generacja nic, tak jak kiedyś to było śpiewane przez kulki cool of Death. Um... To są ludzie, którzy nie mają takich perspektyw jak właśnie ci polscy boomerzy. Nie mogą sobie kupić od tak mieszkania. Żyją na kredyt, na umowę o dzieło, zmagają się z kryzysem nie tylko gospodarczym, ale także klimatycznym. Generalnie żyją w ciągłej depresji i presji społecznej. Ucieczki szukają między innymi w świecie muzyki. Wystarczy wejść na YouTube'a albo Spotify i wyszukać to sformułowanie dumer. Znajdziemy tam mnóstwo playlist z muzyką właśnie taką dumerską, można powiedzieć, to słowo twórstwo. Oczywiście wydaje mi się, że to, to jest, nie można tego traktować jako odrębny gatunek muzyki, tylko o, o pewną nazwę zjawiska, które jak każde takie zjawisko społeczne zaraz przeminie i będzie mieć nową nazwę, ale cały czas y, będzie dotykać tych samych spraw, czyli y, słuchania. Smutnych, smutnych piosenek, muzyki, można powiedzieć, starych, muzyki boomerskiej. Dlatego to jest takie bardzo, bardzo ironiczne i paradoksalne. Na przykład jedną z najpopularniejszych playlist, bo ma kilkaset tysięcy już wyświetleń, ogólnie te playlisty, jakby to też pokazuje skalę tego zjawiska, ta liczba wyświetleń, że to, 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 to nie jest jakiś tam odsetek, tylko naprawdę, naprawdę coś, coś na topie. Na playliście. Dumer playlist Polska. Możemy znaleźć takie piosenki jak Zamki na Piasku Lady Punk. Nie pytaj o Polskę, obywatele GC. Autobiografia perfektu. Za ostatni grosz budki suflera. Arachia kultu. I długość dźwięku samotności. Myslowic. Chyba my po, tym, po, po tej playliście, którą tutaj wymieniłem, już rozumiemy, o jaki typ muzyki chodzi. Jednak Tutaj też nie chodzi o same piosenki, które, które tak skłaniają do zadumy, są melancholijne. Kiedy ich słuchamy, patrzymy w czasy dawno już minione i słusznie zresztą minione, bo, bo, bo spora część tych utworów powstała właśnie za komuny. Jednak muzyka to jedno. Ta cała estetyka z tym właśnie wojakiem, tym smutnym panem na tle bloków z wielkiej płyty, to drugie, ale trzecie to też sekcje komentarzy pod tymi playlistami, które są taką, można powiedzieć, swoistą grupą wsparcia, a także miejscem, gdzie można się uzewnętrznić, gdzie można wylać swoje smutki. Zacytuję kilka komentarzy właśnie z pod tej playlisty. Na zachodzie Dumer jest tylko memem. Dla nas Słowian jest to codzienność. Ech, zaraz będzie pierwsza w nocy, a ja słucham tej playlisty. W domu jest pusto, bo wszyscy wyjechali i mogę być melancholijnym nihilistą bez przeszkód. Chodzę po pokojach bez zapalania światła, playlista gra i bije się z myślami o moim życiu, które mi nie wyszło. Jak je, jak próbowałem je naprawić i narobiłem jeszcze więcej syfu. Stoję na balkonie, trzęsą mi się nogi, żuchwa lata we wszystkie strony, chcę mi się wymiotować. Gra, chciałbym umrzeć z miłości. Płaczę ze swojej bezsilności. Trzymajcie się, nie można tracić nadziei. Kiedyś będzie lepiej, prawda? I jeszcze to już, no. Tu jeszcze dwa dosłownie komentarze. Jest ich bardzo dużo. Niektóre są naprawdę obszerne, brzmią jak jakaś kopipasta pasta internetowa. Oczywiście większość jest zrobiona ironicznie, ale, ale wydaje mi się, że jest w nich sporo prawdy. Kolejny komentarz, tak może lepiej uzmysławia, kim jest polski dumer. Polski dumer, 28-letni prawiczek z zaburzeniami lękowymi, po studiach pracujący w wystudiowanym zawodzie, ale nie zarabiający dobrze, bo boi się pójść do szefa po podwyżkę. W wolnych chwilach odreagowuje ataki lęku przy pomocy alkoholu albo myśli, jak poprawić swój byt, ale myślenie powoduje jeszcze większy mętlik w głowie, przez co wpada w apatię, a jak mu przejdzie, to jest rano i trzeba iść do pracy, bo traktuje swoje obowiązki poważnie. Tak więc, jak widzicie, to nie jest tylko zwykły mem, ale wręcz taka diagnoza społeczna? Chyba tak to można nazwać. Ale są też słowa otuchy w komentarzach. Chciałbym wam wszystkim tylko powiedzieć, że bez wyjątku jesteście cudownymi ludźmi i nieważne w jak złej sytuacji jesteście, nie możecie się poddać, i musicie starać się całym serduszkiem z tego wyjść. Wierzę, że się uda, bo na pewno się uda. Kocham was. Trzymajcie się w tej polsce. Co jest oczywiście nawiązaniem do, do, do pewnej słynnej pasty. Tutaj też kolejna rzecz, która wyróżnia te playlisty i, i która pokazuje z jakim nastrojem się zmagali ich twórcy i, i do jakiego nastroju trzeba, trzeba się tak nastroić, to tytuły. Tytuł playlist. Wracasz do domu pociągiem z niesatysfakcjonującego kierunku na studiach. Albo siedzisz w barze mlecznym i słuchasz Myslowic Korowa milki Bar. Teraz to raczej Korona Milki Bar powinno być. Mm, oczywiście moda na tę muzykę jest nie tylko w Polsce, ale też u naszych wschodnich sąsiadów. Yy, podobne playlisty, yy, tylko zamiast Polish Dumer, yy, te, funkcjonują też w internecie pod hasłem Russian Dumer. Tam znajdziemy. Yy, Utwory, również podejrzewam, takie odpowiedniki naszych Lady Punków i, i, i Perfektów, tylko że śpiewane po rosyjsku, ale są też młode zespoły, które nawiązują właśnie do takiej zimnej fali. Grają troszkę jak Joy Division, jednym z nich jest z, z tej właśnie takiej zimnej, nowej, nowej fali, jest zespół Molciad Doma, czyli to jest po polsku, jak sprawdzałem, ci. Cisza w domu, cicho w domu. On jest z kolei z Białorusi, nawet jeszcze zanim zamknięto wszystkie kluby, grał w Polsce I, i wyprzedały się wszystkie na niego bilety, czyli no, jakby jest zainteresowanie tego typem muzyki. Kiedy był w Polsce, kiedy miał grać koncert, wywiad przeprowadził z nim serwis Sound Drive, gdzie właśnie. Redaktor zapytał muzyków, czy rzeczywiście kiedyś to było lepiej. I, I dlatego się właśnie inspirują tymi blokami z wielkiej płyty z, z smutnymi dźwiękami itd. Lepiej jest się inspirować tamtą epoką i estetyką w dzisiejszych czasach, niż żyć w niej, ale ludzie mają bardzo odmienne odpowiedzi na to pytanie o to, czy podobało im się życie w Związku Radzieckim. Jedni byli zadowoleni, inni wypowiadają się o tym czasie bardzo negatywnie. Żaden z nas natomiast nie ma swojej odpowiedzi, bo nie było nas wtedy na świecie. I podobnie, tak jak w, Wydaje mi się, że większości słuchaczy tych playlist. Czy dumerzy siedzą tylko w domu i, i, i słuchają myslowic i, i płaczą w sobie w ramię? Nie tylko. Są też organizowane imprezy. Na jednej z nich miałem okazję zagrać jako DJ, co też mi się czasem zdarza. To była impreza organizowana przez mojego bardzo dobrego znajomego admina fanpage'a. Fajne rzeczy. Na, na tej imprezie występował jako smutne rzeczy. Serdecznie go, po serdecznie go pozdrawiam, może tutaj, do tej kamerki. Ehm, impreza odbyła się 6 marca w klubie Pogłos pod hasłem Dumer Set Dancing. Powiem szczerze, że przy przygotowywaniu playlisty miałem zagwostkę, czy ludzie się w ogóle będą bawić do, do, do smutnych piosenek. Jednak te z lat 80. właśnie w wykonaniu z repertuaru The Cure, The Smiths czy Joy Division, one mają bardzo takie głębokie i, i teksty raczej nie, nie nastrajające pozytywnie, ale muzycznie jest bicik, można tańczyć i, i tak też było. Ale oczywiście po pewnym czasie, na początku jak ludzie przyszli, to musieli się tak troszkę rozochocić. To był bardzo ciekawy widok, bo tam w tle właśnie lecą takie naprawdę dołujące, do, do, dołujące piosenki, a wszyscy siedzą przy stołach, są odpalone świeczki, przy piwku. I niektórzy właśnie tak pojedynczo, no idealny po prostu widok to widok takiego dumera. Można powiedzieć, dumer, stereotypowy dumer. Jednak po pewnym czasie się rozochocili i się bujali nie tylko do, do dźwięków właśnie takich postpunkowych zimnej fali, ale też do ballad można powiedzieć, jak na przykład Nirvana, The Man Who Sold The World. Bałem się tego puścić, no ale Nirvana zawsze robi robotę. Tak samo jak 1.8L, ile dałbym by zapomnieć którego tekst jest bardzo dumerski, ale no jest to hip-hopowa piosenka. Też to był, można powiedzieć, hit parkietu. <grym> tutaj, jeżeli oczywiście oglądacie ten podcast, to w tle przewijają się filmiki z tego. Próbowałem to, to coś nagrywać, ale no mam niestety kiepski, kiepski telefon. Jeszcze było dużo dymu. Wiadomo, że było dosyć mrocznie. Słabo to, słabo to widać, słabo to słychać, ale macie przynajmniej namiastkę. Na pewno odbędą się jeszcze takie imprezy, bo żyjemy w takich czasach, że dumerzy mają używanie. Tylko no, musi się to wszystko skończyć, musi być ta sytuacja na świecie, w Polsce opanowana i zachęcam Was do przyjścia na kolejne edycje Dumer Set Dancing. Może ja się tam pojawię? No i na koniec jeszcze zapytajmy, dlaczego słuchamy smutnej muzyki? Dlaczego ludzie wtedy przyszli do pogłosu, żeby tańczyć do The Cure i The Smith? Tutaj nie tylko przecież chodzi o to, żeby, żeby było smutno, chociaż raczej oni wyglądali na wesołych. Bo właśnie to jest fenomen, fenomen smutnych, y, smutnych dźwięków, smutnej muzyki. Tutaj zacytuję y, wyniki badań przeprowadzonych przez psychologów, tym razem nie, nie amerykańskich, ale z Wielkiej Brytanii i Irlandii. E, ty, o tych badaniach informowało pismo Psychology of Music. A, na Polski przetłumaczył to serwis Nauka w Papel. Tam, tam sobie wziąłem staty. Muzyka, która wydaje nam się smutna, a jednocześnie piękna, może pomóc poczuć się lepiej, gdy jesteśmy przygnębieni. No, bo zazwyczaj nie mamy ochoty na słuchanie, nie wiem, pop-punku czy, czy disco-polo, jeżeli rzuciła nas dziewczyna. Tylko od razu nas ciągnie, ci, ciągnie do takich smutnych brzmień. Jednak czy to właśnie nie jest, yy, czy, czy to yy, nie potęguje tego naszego stanu, czy to bardziej nie wbija nas w ziemię, w ten dół? Otóż nie. Smutna muzyka ma właśnie zupełnie inną yy, właściwość. Smutna muzyka, która powoduje silne doznania estetyczne. Właśnie, tutaj jest uwaga: to musi być smutna muzyka, ale dobra. Pozwala zdystansować się od własnych negatywnych emocji. W sytuacjach, do których wesoła muzyka zupełnie nie pasuje, smutne dźwięki pozwalają uciec przed przygnębiającą ciszą. Czyli tym, ty, tym dźwiękiem samotności, tą długością dźwięku samotności. Tak więc, gdy ci smutno, gdy ci źle. Playlistę dumera odpal se. <grym> Dziękuję. Dziękuję wam. To był czwarty odcinek wideo podcastu Poptel. Ja nazywam się Bartosz Godziński i zachęcam was do słuchania kolejnego odcinka za tydzień.